się nazywam Wojciech Rutkowski. Jestem na kierunku inżyniera rolno-spożywcza. Moja praca dotyczy bilansu składników pokarmowych i substancji organicznych w wybranym gospodarstwie rolniczym. Materiał do swojej pracy zebrałem ze swojego gospodarstwa rolnego. Wszystkie składniki, próbki pobrałem właśnie z tego areału w tym danym gospodarstwie. No i w swojej pracy badałem m.in. magnez, węgiel, zawartość węgla organicznego w glebie. Później zostało obliczone przeze mnie dane odnośnie azotu, potasu i fosforu. Zostało to podsumowane i wyliczone zostały dawki nawozowe, które trzeba by stosować. No i mam nadzieję, że to wszystko się uda.